przystanek kolejowy Zabrzeg Czarnolesie. Jeden z ostatnich razy, kiedy możemy go pokazać tak, jak wygląda. Za niedługo muszę tu zacząć jakiś remont. Chociaż jak dla mnie to on nie wymaga remontu, no ale nie my o tym decydujemy. A tam jest kierunek Zabrzeg, Czechowice, Dziedzice. Katowice. I przy okazji trzeba też powiedzieć o jednym głupkowatym pomyśle kolei śląskich dotyczącym rezerwacji miejsca na rowery. Na szczęście jest on odwołany w dłuższej perspektywie czasowej. Czy to wróci, czy nie wróci. Lepiej, żeby nie wróciło. Takie głupkowate pomysły. To oznacza, że jeżeli rowerzysta jedzie tak jak my, to musi wcześniej wykupić bilet i zarezerwować sobie miejsce. Coś, co jest wręcz absurdem. Wiele tych grup rowerowych, kiedy czytał, to wszyscy są przeciwko temu. Więc jak na razie koleje śląskie tego nie wprowadzają. Durnowaty pomysł, tak. A tu mamy stację Zabrzeg Czarnolesie, stację towarową. Są my już na stacji w Zebrzydowicach. Przyjechaliśmy tym oto cugiem tutaj, kiedy był praktycznie próżny. A dostaliśmy jeszcze ochrzan, że nie są my osobami uprzywilejowanymi, że mamy zgłaszać chęć jazdy z rowerem drużynie konduktorskiej, tak jakby my o tym wcześniej wiedzieli i mieli jakimś cudem to przewidzieć. No ale taki oto głupi incydent. A pociąg próżny, cug próżny. Na Zyno ile było? Trzech? Jeszcze jeden rowerzysta wysiadł, nas dwóch. No tak się odstraszają trochę klientów. Straszne tłumy. Tłumy straszne, tak. Odstraszają tylko klientów. Tak, tak, tak. A no. Szkoda się denerwować. No i już jadymy w kierunku żelaznego szlaku rowerowego. A, Darwin co zgupiał? Chyba ja. Są my oczywiście w Zebrzydowicach, nie? A, opamiętać. Nieźle. Mi nakazuje skręcać, ale zdaje się pojadymy jakoś inaczej. Bo tutaj jest trasa, którą chcemy wam pokazać. Są te zwierzęce magazyny kolejowe. Kaj się zwierzęta przeładowywało. Nie widać tego. Teraz to jest prywatna firma.
witaj. Takie oto uniki. Rły jakiś gaz. Gdybym jechał bez lampy, to by tu mógł zjechać. Mokro jeszcze, rosa. 7 rano. Tak okępka na rozgrzewkę. Jest też pewno dobra informacja dotycząca Śląskiej Gotki. Sejm we Warszawie się zgodził na to, żeby była językiem regionalnym. Teraz kino jeszcze Senat i taki jeden pan, który rządzi tym krajem. Od 2015 roku nazywa się Andrzej Duda i z nim mogą być największe problemy. Bo nie z opcji politycznej, która nazywa Ślązoków zakamuflowaną niemiecką opcją. Troszkę będzie trzepać. Na tym wiaduk, jeden, drugi, a drugi. Już wjeżdżamy na żelazny szlak rowerowy pomału. Tego szlaku nie będę wam za bardzo pokazywał, czyli tego, że jest on na jednym z ostatnich filmów, na tym, kiedy był kręcony, zanim my łazili po górach. No więc myślę, że nie ma to zbyt dużego sensu. Jeżdżamy na właściwą trasę żelaznego szlaku rowerowego w Brzdowicach. Dwa kesze już mamy znalezione. Także to było ostatnio nagrywane, więc tutaj nie będziemy szaleć za bardzo. Więc cisniemy. Rzeczka Piotrówka se tu płynie. Danek mały na sponsora. Co ciekawe, jest, ja mam takiego sponsora. Jest po polsku i kupione w Polsce. Ja mam takiego sponsora. Wyłączny dystrybutor w Polsce, także kofola już do Polski dotarło.
ISG Nau Żelazny Szlak Rowerowy. Moszczenica. O, jedzie się spoko, nie ma tyle ludzi jak ostatnio. Jest ginał 9. Także okej. Taka oto okolica, to jest gruba kaj. Mój tata robił. Nasz tata, bo zresztą, bo tam jedzie siostra. Jest kościół w Moszczenicy. No i tradycyjnie widzimy tutaj, że jest pozostałość po Bahnhofie. O, ten słup się rozchodziło. No wiem, ale cyfra jako tam pisze. Ach, myślę, że ja widzę. To było... To się rozchodzi o tak zwanego laba z aplikacji Adventure Lab w ramach geocachingu, bo oczywiście zbieramy też cache. No tutaj widać jakieś składowisko jakichś mułów, szlamów z gruby. Kiera już nie działo zresztą, w 90-tych latach zawrzyto. Także fajnie. Sklep rowerowy Super Koło. Duży wybór rowerów elektrycznych, rower zastępczy, dowóz i odbiór roweru. No, Super Koło to pan Franek z kanału Na Kole po Śląsku. Tam się z tym sklepem zwracał, bo to jest ponoć dawny sklep kolarz z Gołkowic. Może i też kiedyś go odwiedzimy. Ponoć, że ma być nawet wypożyczalnia tutaj czynno też i w niedziela. Że tam ktoś będzie... To jest tam niedaleko tego zielonego mostu na żelaznym szlaku. Także jak ktoś będzie chciał pożyczyć jaki elektryk, może i osiej kiedyś szynce, to będzie taka opcja. Dotarliśmy do Godowa. Ja tam kaj się Franciszek Pieczka urodził. Tutaj już nie ma żelaznego szlaku. Jeszcze są ślady po Bahnhofie. Zresztą Bahnhof jest przed nami. Tutaj są jeszcze kaj były peruny. No, ulica Dworcowa pisze. Widać to tu, jak to tu szło. Popatrzcie, są glajzy. To się podziwamy. Bo na jakie glajzy jeszcze będą? Między same logry, a nie glajzy. Jakby tu jakiś żmin. Ja? Chodź się pierunie, się rozdupił. Co to się mądrego stało? Sprawdzić. Nie ma glajzów. Aha. A złomiorze pewnie wzięły. Tu jest właśnie ten. Ale
niemal po śląsku. W hołdzie poległym za polskość Śląska w stulecie pierwszego powstania śląskiego w tym miejscu 28 sierpnia 1919 roku zostali rozstrzelani przez Gryn, Schulz, Franciszek Budzik, Karol Wodecki, Józef Bielecki. Karol Wodecki. No, znane nazwisko. Kojarzy się... To Gryn, Schulz. To była taka niemiecka organizacja. Kojarzy się ze Zbigniewem Wodeckim, nie? No. I to jest prawda, bo on tutaj miał swoje jakieś korzenie. Może przodek jego. Wodecki właśnie. 3 maja, 17 sierpnia i 19. Co? 20. No tu. Ja. I właśnie będzie rocznica 3 maja. No, ostatnie powstanie. Jak trzecie powstanie śląskie. Jest to święto państwowe 3 maja, ale to też pamiętamy, że to jest rocznica wybuchu trzeciego powstania śląskiego. Co niekierzy o tym zapominają. Raczej większość w Polsce ludzi o tym zapomina, a nawet nie wie. Że one były gnał 3 roki po sobie, 19, 20, 21, nie? No ale bez komentarza. Sumy w Łaziskach, kościół. My to ostatnio pokazywali, ale nie pokazaliśmy jednej rzeczy. Nie pokazaliśmy tutaj mamy krzyż pokutny stawiany przez zabójcę na miejscu zbrodni. Nie widać go przez te kraty za bardzo. Ale pełno takich krzyży jest. Ależ to tu wieje. Wieje. Tak ten kościółek tu wygląda. Dobra, cisnymy dalej. To już jest ulica Wierzchniowicka w Łaziskach. Jademy w stronę Czeskiej Republiki. Jademy też w stronę granicy prusko-austriackiej, chociaż ona tu już była niedaleko, bo bardziej po naszej prawej stronie tutaj doszło do zmiany granic. Konkretnie ta granica prusko-austriacko tutaj miała taki dosyć dziwaczny przebieg. I po tym, w tym samym miejscu, w tym samym placu była granica polsko-czechosłowacko. Taki to tu było pomieszane. W 1958 roku zatwierdzili zmiana granicy. Bestuż Polsko tutaj zyskała tereny, a Czechy, Czechosłowacja tam wzięła jedne tereny. Ale nie wszystkie, bo jeszcze dług jest, jeszcze mają zwrócić. A my jademy do dosyć specyficznego miejsca, o którym żeś się dowiedział jakiś tydzień temu. Dzięki jednemu z widzów. Dzięki temu, że skomentował mój film o granicy prusko-austriackiej. W rejonie właśnie tutejszym. Znaczy tu my już nie byli, ale to dopiero na jesień. Będzie, ale dowiedziałeś się o czymś fest ciekawym i sprawdziłeś to i rzeczywiście ten gość, którego oczywiście pozdrawiam, Morecht, zarówno austriackie mapy, jak i czeskie, czechosłowackie mapy tą rewelację potwierdzają, a
co tak było, to zaraz się dowiemy. Ten jest na pewno stary. Ale na pewno nie był w tym miejscu. A gdzie był? W 58 roku tutaj była zmiana granicy. No ale ten jest chyba austriacki. Prawdopodobnie, no on wygląda na stary, ale granica szła bardziej tam w głąb łazisk. I tutaj rzeczywiście widzimy pewien burdel, jaki powstał po tej zmianie granicy. Tutaj widzimy w 1958 roku. No ten już jest bardziej współczesny. Te słupki tutaj se wędrowały, granica szła bardziej w głąb łazisk. Ale widzimy, jaki burdel wtedy powstał. Mianowicie tu mamy pole i taki klin tego pola i tego następnego. No jest. Tu jest. Gonią. W Czechach pole jest tak samo zasiote, a tam już jest Polska. Granica idzie przez pole i tam niedawno na wprost też tnie granica pole. Taki oto burdel w 58 roku powstał. To było tak zwane prostowanie granicy. Ale tutaj to jeszcze nie wygląda tak źle jak w Rudyszwałdzie. Dobra. Ale wiele tam jest tam chazoków. No, 5 chazoków narósł. Młode są. Młode, no. No to już my są we Wierzchniowicach. Tutaj jest pomnik z wojny prusko-austriackiej. Jak wiemy, były 3 takie wojny. O. Padlim w prusko-rakowskie w walce. Czyli tym, co tutaj padli w wojnie prusko-austriackiej. 1866 rok. Widać, że ten pomnik jest odnowiony. Tutaj jeszcze renowacja w 1994 roku była. Czyli no 30 lat temu. No, ale dobrze się to trzymie. Dobra, zrobię zdjęcie. A tutaj mamy taki oto teren, taki rolniczy. Zmierzymy teraz do terenu, dość niezwykłego, o którym Brzech się dowiedział tydzień temu i od razu był pretekst, żeby przyjechać na rajza. Mianowicie będzie starorzecze rzeki Olzy, którą mamy już po prawej stronie i to wspomniane przestawianie granicy w 50 latach, zatwierdzone w 58 roku, no tutaj miało dosyć duże znaczenie. Czemu? Zaraz się dowiecie. No tam dojadymy. Pewnie śladów po starej granicy tutaj już nie będzie. Zresztą no nie ma szans, żeby tutaj były, skoro te słupki się tutaj tak wędrowały. Takie zawirowania po II wojnie światowej i o ten temat dość mocno przeanalizował, przeczytałem 2 dni, że czytał, słuchajcie, ale nie doszło do jakichś konkretów. I to już jest to miejsce. Jest to miejsce, to jest ten plac już. Olza. Tutaj mamy stare koryto. Ja się muszę chycić. Nie. Co? Nie.
pyknie. Ale... Czekaj, nie będą, nie? Raczej ich na pewno nie będzie. Ale są my w tym miejscu. Dotarliśmy do dość specyficznego miejsca. Ja, to jest ten... To jest ten teren. A mianowicie tutaj ta okolica, 1 hektar tego było, stanowiła taką eksklawę polską w Czechosłowacji, a wcześniej to była eksklawa pruska w Austrii. Co to jest eksklawa? No to jest taki teren jednego państwa położony poza właściwym terenem tego państwa, czyli taka wyspa, coś w rodzaju jak mamy okręg kaliningradzki, taka enklawa polsko wewnątrz Czechosłowacji tutaj była i to miało powierzchnię 1 hektara. Zlikwidowane dopiero w 1958 roku oficjalnie przy prostowaniu granicy. Dokładnie no, są my w stanie pokazać, kiedy ta granica szła. Ale to jest tylko powierzchnia 1 hektara. Tutaj było, ona się opierała tu na Olzie. I to tam szło troszkę dalej, cięło przez te pole z tym rzepakiem. I tu jak te strumy są. Taki kółko tutaj robiło. Także dosyć ciekawa historia tutaj z tego miejsca. Że Polska miała od 1920 w zasadzie to powinna być ta eksklawa, bo to już za drugi RP powinno być. Bo przecież drugą RP, ta łaziska Godów to już należały do drugiej RP. A więc i województwo śląskie oczywiście. Tak to tu powinno być. W tej chwili jest to już zapomniane. Bo to tu ucięło przez to pole. Granica. Taka polsko-wyspa wewnątrz Czechosłowacji. A wcześniej Prusko wewnątrz Austrii. Czyli to pewnie po tych wojnach powstało, pewnie jakiś właściciel był pruski, nie chciał dać ta pola. Co, pewnie coś było jakiś ten. No. Starożytne. Bo to o to pole się rozchodzi tu. Hektar pola. Prusy miały swój teren wewnątrz Austrii i potem Polska weszła w te granice i też tak się stało. Dopiero w 1958 roku to zniknęło oficjalnie. Pokażemy oczywiście mapę starą, jak to tu szło. Tu jest Starorzecze Olzy, tu w tym miejscu i tu była ta granica. A więc my są na polskim terenie, a tu już ten wałek jest ówczesnym terenem czeskim. Widoczne Starorzecze. Nawet tu woda stała. Także dotarliśmy do tego miejsca. I jeszcze widoczek na eksklawa. A my są z drugiej strony Olzy. Jadymy trasą rowerową numer 10 w Czeskiej Republice. Mamy ją całą przejechaną. A tutaj wzdłuż Olzy. Tam przed nami widoczna elektrownia w Dziećmurowicach. Tutaj jest taka sytuacja, że Olza jest w całości na terenie Czeskiej Republiki. No przez taki krótki odcinek. A my
jademy do Karwiny. Mamy 11:24, słuchajcie, o 5:00 mamy zamiar jechać cugiem do chałupy. Tak trochę dziwnie to wygląda tutaj, bo jakoby zawczas, nie? Jeszcze coś i trzeba będzie Kajsi zjeść i pojedziemy dalej. Tak się mi to tak kojarzy z przełomem Dunajca. W Pieninach. Ale tu jest taki, no widać, że padało w ostatnich tych dniach. Także troszkę więcej tej wody leci. Kto by nie powiedział, tu jest zarąbisto ta miejscowa. Może droga nie jest za fajna, ale tereny rewelacja. Zresztą ja już tu kiedyś jechał, parę razy zresztą. I tak mi się to zawsze kojarzy z tą drugą pienińską. Tam mamy genau ujście Szotkówki. Szotkówka. Ujście Szotkówki, tak. Tak też można jechać. Nad Olzumysum. No, nie wiem, czy to Karwina już je, czy Zawada, czy Dzieć Morowice. Ale ładne tereny, no że pieruńsko wieje. Od razu Ślądzoka szło usłyszeć. No Ślądzoka od razu szło usłyszeć. A my tam rozumiesz, nie? A godą. Tu też ten nordest zamarznięty. Myślisz? Wieje fest, no. Przerwa, odpoczywadło. Może czas. Muszę wodę kupić. Kupię kopole. Aha, a to też, ale to jest przy głównej drodze, to nie. Z drugiej strony. Tu mówię, że tu mi jakieś pytajniki zaś. I dopiero przy moście. Jak będzie most, to będzie będą kreszy.
tu nie ma gdzie. No i se jademy, jademy, a tu narosł taki znaki. No i co? I dupa. Nie pojademy. No i są my na rynku w Karwinie. Na rynku frysztackim. Karwina Frysztat. I znaleźliśmy dobre jedzenie tutaj. Restauracja Wanili, pizzeria, kawarna. W kierunku Masarykowym. Czyli tutaj mamy jedzenie. Ulica Rziszkowa. Co? Powiem szczerze, tu nie kojarzę tego terenu w ogóle. Żelazny szlak tu idzie, no. To tyle dobrze. Ale mieliśmy jechać Kaindzy. Była wyznaczona trasa. I natknęliśmy się na budowę. Na jakiś remont drogi. Zawarte. I Fajrand. Moja trasa tu prowadzi. To następnym razem musimy sobie wyznaczyć taką samą trasę, co do milimetra. Żeby po tym nie było takich jaj. Takie bloki jeszcze z komuny. Wszystko komuna, tak. Czechosłowacja jeszcze pamiętają. Ale Radegast je. Petrowice. Karwinę, żelazny szlak. Fajny znak tutaj. Aha, to tu już kojarzę Karwina Mizerów. Jakoś i żałoba je. Czornofana wisi. Coś się musiało złego stać. Ulica Rziszkowa. No to tak wygląda. Jakby tu jako fojerwera była. I oczywiście znajdujemy sobie kolejne skrytki, keszy. A mamy ich już dziś dość sporo i wszystkie my praktycznie znaleźli, jedynie kajmy nie znaleźli. Znaleźliśmy, ale to tam jedynie w tych Wierzchniowicach tam my nie znaleźliśmy. Jest taka kapliczka. Dzwonkowo. Dzwon jest. Wleź się do... Nie do się. Nie do się wleź. Ale jest. Zawsze dużo ludzi. A mi godo, że dobrze jadę. Ulica Rziszkowa. O, ludzi na tej ulicy, no ja, żelazny szlak. Kogoś narażono?
Tyszkow to jest też chyba dzielnica Pragi. Takie oto ogródki działkowe tutaj są. A ja słyszał, że w Polsce chcą wprowadzić opłaty za pobieranie wody ze studni na działkach. Głupota, no. Jarni, czyli wiosenna. Bo jaro to jest wiosna po czesku. A my się zbliżamy do granicy. Tamten las to już jest Rzeczpospolita Polska. I mamy granica Polski. Chyba tak, Wolisz powiedział, że on tu nie, ale do lidera przyjdzie lepo. On był... A mi pisał, że był... Dziki. Zaradzi bychom. Jest tak hezkie obleczeni. Zaradzi bychom. Gdzie granica, to był znak, żółta tablica, przekraczanie zabronione, teraz już go nie ma. Są genausłupy graniczne. Uroczysko siroczy w Zebrzydowicach. Jadę sam, bo jeszcze był Pokesza. Mabiola już jest pewnie tam, Kajsi, przy Bahnhofie. A jeszcze nie cała godzina mamy czasu. Ale tutaj taka góreczka se była. No to mi troszkę dała w kość. Ale fajnie, fajno rajza dzisiaj, nic mnie nie boli na szczęście. No wiecie, że ja uczęszczę na fizjoterapię. Mam zwyrodnienie kręgosłupa szyjnego. Raczej wypuklina. No i z tym nie ma też żartów, trzeba dać pozór na to i to po prostu leczyć, jak się tylko do. Broń Boże przed operacją, bo to by mnie całkiem już uziemiło. Także dowomy czadu w miarę możliwości. Może te rajzy nie są jakieś długie jak kiesi, ale kiesi też się było młodszym. Bo słuchajcie, ja już w przyszłym roku będę miał 4 dychy, więc nie ma żartów. Ja wiem, że co nikierzy są starsi, jak pan Józek z Czechowic, dziedzic jak pan Wojtek, i cisną kilometry, takie harpagany z nich. No ale na to też se trzeba zasłużyć. A przy okazji pozdrawiamy wszystkich widzów oglądających. Pozdrawiam Piotrka z Międzyrzecza Górnego. O, pewnie zaskoczony. Ale tak, o tej eksklawie to ja też był zaskoczony. I pozdrawiam pana Wojtka z Pisarzowic. Ten chyba nie ma zaskoczony, raczej przyzwyczajony. I pozdrawiam też pana Piotrka z Cieszyna, kolegę pana Wojtka. Kurde, ja tak się z tymi pozdrowieniami zagnął. Ja dobrze jadę? Jednał dobrze. Także wszystkich pozdrawiamy. Jak tylko macie chęć, jak tylko zdrowie dopisuje, jeździcie, łaźcie po górach. Chociaż teraz się za bardzo nie do, bo ostatnio nawet śnieg był i mróz. Taki oto epizod zimowy przed tygodniem u nas był, że śnieg sypał w Ligocie. Ale już wszystko wraca chyba do normy i będziemy dali już albo łazić, albo rajzować na kole. I będziemy go dać po śląsku, bo Sejm się zgodził. Teraz się musi Senat zgodzić. No i
pan prezydent, ale on jest zakamuflowany i obcy niemiecki, także może być ciężko. Oby było dobrze. Niech śląski jest językiem regionalnym, bo dzisiaj się mi przydał i to fest w Karwinie. Kelnerka go dała po śląsku i my się bez tuż fajnie dogadali. I też z Nodłech fajno miejscowa na jedzeni. A teraz muszę dać pozór, co by nie wdupić się do Barzoła. Nie tylko o to chodzi, ale żeby też te koła były czyste. Z kuli tego, że do cuga nie mogła wyjść ze strony. Jak mnie wpuszczą, bo przecież my już nie są uprzywilejowani. Jak mi to rano konduktorka powiedziała, bezczelno Franca, jakoś i staroszarpaka, może staropanna, zmierzło. Ale na szczęście rezerwacji nie ma jeszcze i oby nie było nigdy. I tym sposobem dojechałem na Bahnhof. I de facto koniec rejsu. Ja już bilet sobie kupiłam. Jak? Co? Jak? W telefonie. W telefonie żeś kupiła? No to skończyliśmy. Ze Brzdowica. No. No za. To są kargule. To przyjechaliśmy do Czarnoleśnej. Rano i będę widzieć ze Brzdowica tych ludzi. Ja? Bo przyjadę pewnie tym pociągiem o 7:00. I... Jadymy ostatnie kilometry, właściwie 2 kilometry, ale tu już jest chłodniej, albo się mi zdo, bo tak z tą pół godziny cugiem i są my już, ale tam je ludzi w lesie spacerują. No i trafiliśmy na tą samą panią, ale teraz była dużo milsza już. Pytała się, czy wszystko pozaliczane. Rajza udano. Widzicie, jak i kopara zmiękła. Tak to już czasami bywa z ludziami. Znaki WTR jeszcze stoją, oby stoły jak najdłużej. Co? No bo tu w lesie nie było mrozu. Tam padło. Nie było mrozu i tak się stało. No to cóż, było miło, ale się skończyło. Trzeba wracać do chałupy, jutro wstać do roboty o 4:00 rano. Na szczęście 2 dni, potem wolne. Przecież stonikierzy mają cały tydzień wolne, ale u mnie w robocie jest mnóstwo pracy i nie ma tak dobrze. Ale dobrze, że jest robota. Jakby nie było roboty, to by było bardzo źle. Tak, i to tym pięknym, zielonym akcentem z tymi śpiewającymi ptoszkami żegnamy się. Trzymajcie się i do zaś.